Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję smartfonu, na który być może wielu z Was czekało, dosyć długo czekało. Ja potem czekałem, aż producent udostępni mi go do testów. I tak schodziło. Na recenzję też sobie poczekaliście, ale mnie już się też wówczas nigdzie nie spieszyło. Poczekałem sobie na premierę Galaxy S24, żeby mieć lepszy ogląd sytuacji. Ale w ogóle co to jest? Moi kochani, to jest fanowski flagowiec Samsunga, czyli Galaxy S23 FE. A teraz zapraszam, posłuchajcie, co sądzę na jego temat. Smartfon ten ma w serii numerek 23, zatem raczej nie warto go porównywać z serią Galaxy S24, aczkolwiek cenowo, no zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o wygląd, z tyłu moim zdaniem prezentuje się znacznie fajniej niż podstawowe modele Galaxy S23, dlatego że ma fajniejsze kolorki. Minusem może być to, że plecki są tym razem błyszczące, no i szklane. Po pierwsze mogą się potłuc, po drugie zbierają ślady paluchów. Niemniej moim zdaniem wyglądają dużo lepiej niż plecki w smartfonach głównej serii. Rameczka z kolei ciągle jest metalowa, ale tutaj dla odmiany nabrała takiego fajnego satynowego może połysku, który też bardzo mi się podoba, wygląda naprawdę atrakcyjnie, szczególnie w połączeniu z obwódkami aparatu fotograficznego. Jeżeli chodzi o design tyłu i boków, jestem naprawdę zachwycony tym telefonem. Jest po prostu bardzo, bardzo ładny, bez względu na kolorek, jaki wybierzecie. Cały czar niestety idzie się kochać, jak spojrzymy na front. Niby wszystko gra. No to popatrzcie na te ramki. Kurczę, to ma być niemalże flagowiec taki, powiedzmy tańszy flagowiec, fanowski flagowiec, a ramki to on ma może nie jak budżetowiec, ale jak taki, powiedziałbym, tańszy średniak. Szczególnie to u dołu mnie razi, chociaż boczna i górna też, no moim zdaniem są do kitu i psują całe dobre wrażenie, szczególnie jak obok sobie położymy chociażby którykolwiek z modeli Galaxy S23. Wtedy widać tą różnicę. Mnie ona aż wali po oczach i to mi się strasznie w tym smartfonie nie podoba. A szkoda, moi drodzy, bo wyświetlacz jako taki to już w zasadzie jest całkiem okej. Jest to ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala, czyli raczej bliżej mu do Galaxy S23 z plusem niż do podstawowej 23, która prawie że jest kompaktem w obecnych czasach. Ekran ma rozdzielczość Full HD i odświeżanie do 120 Hz, oczywiście zmieniane dynamicznie, możemy ustawić albo na stałe niższe odświeżenie, albo to regulowane dynamicznie, no i wtedy telefon sam decyduje, w jakim tempie odświeża nam ten ekran. Tutaj już nie mamy niestety dalej na to wpływu, chodzi pewnie o oszczędność akumulatora. Sam ekran jest jak najbardziej w porządku, bardzo fajne kolory, bardzo głęboka czerń, jak to u Samsunga. Do wyświetlacza raczej przyczepiać się nie można. Producent deklaruje maksymalną jasność do 1450 nitów, ale w codziennym użytkowaniu rzadko kiedy ją oczywiście osiągamy, natomiast ta, którą mamy do dyspozycji, naprawdę jest wystarczająca. Ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, także do jasności również nie można mieć zastrzeżeń. Przyciemnianie też działa fajnie, ekran w nocy zupełnie nie męczy wzroku, naturalnie jest ten tryb nocny, jest możliwość dostosowania balansu barw do naszych upodobań. No i oczywiście, jak to w AMOLEDzie przystało, jest też Always On Display, całkiem funkcjonalny w tym wydaniu. A co mamy na ekranie? Na ekranie oczywiście mamy interfejs Samsunga, czyli One UI, bazujący w tym momencie już na Androidzie 14, chociaż teoretycznie ten telefon debiutował na świecie z Androidem 13. U nas była sytuacja niejasna, bo w sumie w momencie debiutu miał 13, ale momentalnie wjechała 14 do niego, więc można powiedzieć, że ci, którzy kupowali już na dzień dobry, mieli 14. Interfejs znany, lubiany, dopracowany, dosyć bogaty, ale bez zbędnych obsztosów, dosyć prosty w obsłudze, o szerokim zakresie możliwości personalizacyjnych, no i oczywiście z funkcjami ekosystemowymi już wbudowanymi, możemy sobie fajny ekosystem Samsunga tutaj na tej bazie wbudować ze SmartThingsami, wszystko to ładnie się spina. Już to kiedyś robiłem, ale znów pora, żebym to zrobił. Bardzo pochwalam apkę Smart Switch, która pozwala na bardzo prostą przesiadkę z telefonu na telefon, a jeżeli macie telefon Samsunga, no to już w ogóle bajka, bo z Samsunga na Samsunga to się przewala po prostu nie dość, że szybko, to w zasadzie jeszcze wszystko łącznie z ustawieniami, łącznie z rozplanowaniem ikonek na pulpicie. Wszystko przyciusieńko przechodzi, zero roboty, pełen komfort, to mi się strasznie podoba. Jeżeli chodzi o wydajność tego smartfonu, to jest wokół niej mnóstwo kontrowersji, no bo wiecie, pracuje tutaj ten Exynos 2200, tak? No właśnie ten z Galaxy S22, którego pamiętamy i którego użytkownicy tych telefonów za dobrze nie wspominają. No bo to grzejnik był, tak? Tutaj mam jeszcze do tego pamięci 8 plus 128 albo 256. Są to, moi drodzy, pamięci typu DDR5, czyli całkiem szybki UFS 3.1, też fajnie. Nie ma miejsca na microSD,
No ale jak to działa? Opinia kontrowersyjna, ale działa całkiem dobrze. Kurczę, przez 99,9% czasu ten telefon naprawdę nie dawał mi żadnych powodów do narzekania. Pracuje płynnie, pracuje równo, nie tnie się i w zasadzie wszystko wygląda zupełnie dobrze, ale oczywiście zdarzyło mu się parę kiksów, kiedy zrobił się podejrzanie dziwnie ciepły. No nie było to jakieś gorąco potworne, ale już czułem, że robi się grzejniczek, szczególnie podczas dłuższych sesji nagrywania wideo, kiedy nagrywałem tym telefonem kilka recenzji, bo uparłem się, żeby robić nim recenzję właśnie na próbę, dłuższe filmy, popatrzeć jak to działa, no to się robił dobrze ciepławy. Nie gorący, ale już to ciepło dobrze czułem, natomiast nie zauważyłem, żeby ono się w jakikolwiek sposób przełożyło na spadek płynności pracy tego telefonu. Co to nie. Ten spadek dopiero tak naprawdę pokazały benchmarkowe stres testy. Tylko teraz pytanie, czy ktoś kupuje telefon po to, żeby na nim odpalać stres testy i nie wiem, chwalić się kumplom, czy po to, żeby po prostu go używać? W zasadzie powiem krótko, jeżeli sobie kupujecie telefon do upalania benchmarkami, to kupcie sobie jakiegoś gamingowego monstera, dołóżcie jakieś tam chłodzenie, jeszcze dodatkowe wiatraki i tak dalej, no będziecie może zadowoleni. Natomiast jeżeli po prostu chcecie kupować telefon i cieszyć się całkiem w sumie fajnie działającym smartfonem, to ten jest całkiem spoko i tutaj naprawdę włosy z głowy wam nie wypadną. Mnie już wypadły wcześniej przy innych telefonach, także spoko, przy tym nie. Ja naprawdę wiele złego nie potrafię powiedzieć na temat płynności pracy tego smartfonu, jego wydajności, natomiast zdarza mu się nagrzać. Ale z kolei taki wyraźny, odczuwalny throttling to widać tylko w benchmarkach po wykresie, natomiast w codziennym życiu serio, no może w jakimś bardzo, bardzo totalnie specyficznym scenariuszu by się udało go wywołać, ale ja używałem tego telefonu normalnie jako daily, w dodatku jako telefonu do pracy. Nagrywałem nim filmy, nagrywałem nim dźwięki, robiłem nim mnóstwo zdjęć. Kurczę, no działał i robił swoje. Od strony komunikacyjnej niczego złego nie zaobserwowałem. Jedyne co chciałbym poprawić to symetrię głośników, bowiem są niby głośniki stereo, jeden na dole oczywiście, drugi ten słuchawkowy, no i niestety ten dolny gra lepiej. Oczywiście mówimy o trybie głośno mówiącym, o trybie odtwarzania muzyki, czy tam ścieżki dźwiękowej gier albo filmów. Tu słychać nawet taką namiastkę basu i gra on bardzo przyjemnie dla ucha. Ten drugi głośniczek też robi co może, no ale wiadomo, fizyki się nie oszuka, nawet sam, przez to, że sam wylot ma mniejszy, to już będzie brzmiał inaczej niż ten dolny. Niemniej do głośników też jakichś strasznie dużych zastrzeżeń mieć tu nie można. Ani do mocy, ani do czystości brzmienia. Oczywiście jacka nie ma, ale no, do tego już chyba przywykliśmy. Oczywiście dźwięk w słuchawce jest też bardzo dobry i tu w zasadzie pomiędzy tym telefonem a serią S23 czy nawet S24, ale nie mówię o modelach Ultra, większych różnic nie wyczuwamy. No natomiast jak chcecie naprawdę super głośniki, to któryś z modeli Ultra wybierzcie, a nie FE, no bo cudów nie ma. Z drobiazgów jest oczywiście rozpoznawanie twarzy szybkie, sprawne. Jest czytnik palucha oczywiście pod ekranem. Jest to czytnik optyczny, żaden ultradźwiękowy, od po prostu robi swoje, ja wiecie, nie lubię czytników podekranowych, ten jest okej, no da się z nim żyć. Nie rzuciłem, jak widzicie, jeszcze tym telefonem o ziemię, więc powiedzmy, że może to być jakaś rekomendacja dla tego czytnika. Niespecjalnie na niego bym narzekał. Ogólnie na całe zaplecze komunikacyjne nie narzekam. Wszystko jest, łącznie ze SIM-em. Możemy sobie nawet zrobić dual SIM-a albo z jedną fizyczną kartą, albo z dwoma fizycznymi, albo kombinacją tego wszystkiego ze SIM-em. Także pod tym względem jest jak najbardziej wszystko w porządku. Żadnych problemów przy współpracy z urządzeniami zewnętrznymi nie zaobserwowałem. No i nie zaobserwowałem jeszcze jednej rzeczy, moi drodzy. Patrzcie na to pudełko. Wiecie, co to oznacza? No to, że Samsung tradycyjnie nie dodał ładowarki. Szlak mnie naprawdę, moi drodzy, trafia na takie podejście, kiedy do telefonu już powiedzmy w okolicach 3000 producent żałuje nawet marnej, prostej ładowareczki, bo tutaj szału, jeżeli chodzi o ładowanie, nie ma. To jest raptem 25 W. Palszej, że to nie jest taki 100% flagowiec, ale no 25 W to kurczę poziom budżetowców jest. I jeszcze, żeby do tego nie dawać ładowarki, to jest żenuła. Sorry. Tak uważam i każdego producenta, który odbiera ładowarkę zestawu, będę tutaj potępiał, bo już się chciałem wyrazić brzydko. Natomiast o samym akumulatorze wiele brzydkiego nie powiem. 4500 mAh, więc troszeczkę poniżej obecnego standardu 5000, ale żebym jakoś dramatycznie odczuł ten brak tych 500 mAh, to kurczę nie powiem. To jest
Znowu, smartfon jednodniowy całą dobę wytrzymuje. Nie to, że jeden dzień, ale powiedzmy, jak sobie go rano odpalicie, to do następnego ranka powinien wam dociągnąć, no chyba, że nie wiadomo, co tam z nim będziecie robić. Ale w normalnym użytkowaniu ja po prostu go ładowałem każdej nocy i tyle, kompletnie się tą czynnością nie przejmując. Wiadomo, że różne scenariusze życie nam pisze, ale możecie być spokojni, cały dzień wytrzyma, w razie czego producent tu przewidział taki tryb super oszczędny, kiedy to z tego smartfonu robi się w zasadzie cegłówka, telefon do dzwonienia, no ale wtedy to on może faktycznie bardzo długo trzymać i no, może to być jakiś tam ratunek w sytuacji awaryjnej. Natomiast tak na co dzień to po prostu zróbcie sobie nawyk, co noc ładujemy na spokojnie, no bo tylko 25 W, więc i tak tutaj wiele szału nie będzie. Takie ładowanie zajmie mniej więcej półtorej godziny, przynajmniej, zależy oczywiście od stopnia rozładowania akumulatora, bo raczej rzadko kiedy spuszczamy go do zera. Natomiast czas pracy z włączonym ekranem to jest między 5,5 a 6,5 godziny, oczywiście zależnie tam od scenariusza i tego, co się dzieje na ekranie, czy po Wi-Fi, czy po LTE, czy po 5G i tak dalej, wiadomka. Mnie ten parametr szczególnie nie bawi, bo powiem szczerze, że mnie akurat niewiele mówi, gdybym ja był laikiem i zapytał się, to raczej wolałbym usłyszeć, czy cały dzień popracuje, czy nie, a nie ile z włączonym ekranem będzie chodził. No ale okej, wszyscy się tym jarają, tym SOT-em, no to wam powiedziałem. Natomiast jeszcze warto dodać, że telefon ma indukcję i ja po prostu używałem ładowarki indukcyjnej na szafce nocnej, telefon cyk na szafeczkę, ładuje się przez noc, rano jest naładowany, wszyscy są szczęśliwi, a w razie gdybyście mieli na przykład słuchawki ładujące się bezprzewodowo, czy tam smartwatcha, to też od tego telefonu je naładujecie, bo jest ładowanie zwrotne indukcyjne, bardzo wolne, ale jest. Pora przejść do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli smartfonografii, fotografii smartfonowej. Jak widzicie, mamy tu do dyspozycji 3 aparaty, z czego aż 2 mają optyczną stabilizację obrazu. Oczywiście główny 50-megowy, chociaż domyślnie robiący w 12 megapikselach, ma oczywiście stabilizację optyczną. Znajdziemy ją również w aparacie z teleobiektywem, nie jakimś tam szałowym, bo jak widzicie, nie jest to peryskop, tylko klasycznej budowy obiektyw dający trzykrotne przybliżenie bezstratne. Dosyć sensowny zestawik, z tym, że oczywiście ten aparat z teleobiektywem ma już tylko 8 megapikseli, a pomiędzy nimi jest jeszcze 12-megowy aparat szerokokątny o polu widzenia 123 stopni. Selfiaki wykonuje nam z kolei 10-megowy aparat w ekranowym otworku i może od niego zaczniemy, bo w sumie tutaj najkrócej i najszybciej. Nic nie można zarzucić. Selfiaki są jakie są, są przyzwoite. Jest tryb portretowy, który nawet całkiem dobrze działa. Możemy nagrywać wideo w 4K, maksymalnie w 60 klatkach, czyli nader zacnie. Selfiaką wiele zarzucić nie można, można jeszcze się przełączać pomiędzy takim standardowym i lekko poszerzonym kątem, ale podkreślam słowo lekko. W każdym razie jakieś pole manewru tutaj macie. Zdjęcia są całkiem ok, dosyć dobrze doświetlone, dosyć fajnie koloryt skóry oddawany jest. Czasem zdarza się lekko przepalić tło, ale HDR też tu jest, więc w razie gdyby coś, to po prostu lepiej włączcie go na automat i wtedy będzie ratował sytuację, jakby tło było za jasne. No ogólnie selfiaki są jak najbardziej w porządku. A pozostałe zdjęcia? Kurczę, wiecie co? No też. Ja bym porównał je w zasadzie poziomem do Galaxy S23. Mówię o tych podstawowych modelach, nie Ultra. No, jakbyśmy się zaczęli pewnie zagłębiać w niuanse, porównywać ten sam kadr z kropem, jeden do jednego obok siebie, to pewnie byśmy coś tam wyłowili, ale bądźmy szczerzy, kto normalny tak robi? Nie, my robimy, po prostu wyjmujemy telefon, robimy zdjęcie, pach i oglądamy. Jeżeli tak będziemy postępować, to w zasadzie większych dramatycznych różnic nie zauważymy pomiędzy tym modelem, a tymi powiedzmy bardziej flagowymi. Jest naprawdę zupełnie dobrze, a to co najbardziej lubię u Samsunga, to to, że koloryt i ogólny klimat zdjęć nie różni się bez względu na to, którego obiektywu użyjemy. Bywa, że niektóre telefony na przykład aparatem szerokokątnym robią dużo gorsze zdjęcie o zupełnie innym nasyceniu kolorów, a ten nie. Tu te zdjęcia w zasadzie są porównywalne jakości bez względu na to, którego obiektywu użyjemy. Oczywiście nie używamy cyfrowego zoomu, o ile nie musimy, bo wtedy wiadomo, robi się kicha, im większy ten zoom cyfrowy, tym gorzej. Natomiast nie zaboli was, kiedy zamiast aparatem głównym będziecie chcieli zrobić zdjęcie szerokokątnym, chociaż tu oczywiście z racji przysłony i budowy obiektywów trzymałbym się raczej aparatu głównego tak długo, jak się da. Wiadomym, że po zmroku najlepiej korzystać z głównego aparatu, który ma najlepszą przysłonę i do tego stabilizację. Ten szeroki kąt, no ustępuje. No powiedzmy, to po prostu ustępuje. Natomiast nawet jak zrobicie nim zdjęcie nocne, to też tragedii nie będzie, podobnie jak teleobiektywem, tylko no pamiętajcie, że te przysłony jednak coś znaczą i jasność tych kadrów może być różna już niestety. Oczywiście aparat domyślnie zacznie robić w trybie nocnym, czyli zacznie wydłużać czas naświetlania, łączyć klatki i tak dalej, i tak dalej. No
generalnie z efektu będziecie, myślę, w większości przypadków zadowoleni. I tak samo będziecie zadowoleni z filmowania. Oczywiście jest filmowanie ze stabilizacją i to bardzo dobrze działającą. Można używać 8K, ale wtedy tracicie bardzo fajną opcję przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. Jeżeli chcecie tak robić, no to niestety trzymamy się 4K 30 klatek. No ale wtedy macie swobodę kadrowania, nie musicie przerywać filmowania, żeby zmienić obiektyw, co jest bardzo fajne. Oczywiście jest też opcja filmowania naraz tylnym i przednim aparatem, jak ktoś loguje. No generalnie jest to bardzo dobrze filmujący smartfon, zresztą pewnie wiecie, bo ja tego wcale nie ukrywam, głównie korzystam do nagrywania filmów z telefonów Samsunga. Ten również spokojnie do filmowania mogę polecić, no chyba, że macie jakieś wymagania z kosmosu. Pora odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten telefon mnie porwał i czy ja bym rekomendował jego zakup. Obecnie cena wynosi 3200. Mamy już luty 2024 i ta cena nie spadła wbrew przepowiedniom internetowych mędrców. Oczywiście Samsung tam robi różne promocje, jak pokombinujecie, to tą cenę można zbić, no ale tak samo można zbić cenę innych telefonów. No i teraz pytanie, czy warto dopłacić na przykład do S23. Jeżeli szukacie czegoś mniejszego, to możecie dopłacić do S23, bo tam jest około 500 zł różnicy. Ogólnie ma to sens, bo zyskacie chociażby efektowniejszy wyświetlacz z węższymi ramkami, no i oczywiście mniejszy rozmiar całego telefonu, a technicznie będzie to porównywalne, oczywiście pamiętajcie, że tam jest Snapdragon, a tu jest Exynos. Jak ktoś ma jakiś uraz psychiczny do starego Exynosa, no to też te 500 łatwiej mu będzie dorzucić do tego S23. S24 też jest nieduży, ale już ponad 800 trzeba by było do niego dołożyć. No i tu już, kurczę, trochę powiem szczerze, bym się wahał, bo jednak te 800 to piechotą nie chodzi. I tak naprawdę wiele zależy od tego, z których promocji u Samsunga korzystacie. One są generalnie tak skomplikowane, że naprawdę to by można było chyba magistra z tego napisać. Ale jak dobrze pokombinujecie, to w każdym przypadku, każdego z tych telefonów, o których wspomniałem, cenę można zbić. No i teraz pytanie, kiedy kupujecie i o ile Wam się cenę którego uda zbić. Generalnie oczywiście FE jest najtańszy i powiem szczerze, że wiele do flagowca mu nie brakuje. Przede wszystkim mnie to rażą te ramki wokół ekranu. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej strawna i powiem szczerze, że przesiadłem się bezpośrednio na ten telefon z Galaxy S23 z plusem i nie poczułem się jakoś znacznie gorzej. No, chyba, że jak patrzyłem na te ramki. Uważam, że jest całkiem okej i można spokojnie zastanowić się nad jego zakupem. Natomiast jeżeli macie cenę tak naprawdę w poważaniu i te 8-9 stów Wam nie robi różnicy, no to kupcie sobie S24, zyskacie chociażby dłuższe nieco wsparcie, no bo wiadomo, młodszy model będzie dłużej wspierany, tam niewielka różnica, ale zawsze coś. No i oczywiście tam zyskacie te wszystkie AI i tam resztę całych bajerów. Natomiast no, S24 znowu ma Exynosa, tylko wydaje mi się, że trochę lepszego, ale nie uprzedzajmy faktów. Ten tutaj może się zagrzeć, ale przez większość czasu pracuje naprawdę dobrze i nie czuję, podkreślam, nie czuję jakiegoś potwornego dyskomfortu pomiędzy tym modelem a S23 Plus, którego używałem chwilę wcześniej, który ma Snapdragona. Dla mnie, powiem szczerze, w codziennej eksploatacji jedynki oczywiście w pomiarach różne rzeczy się dzieją, natomiast przy codziennym użyciu no trzeba by się postarać, żeby te różnice wychwycić i wyłapać. Także nie dramatyzujmy. Galaxy S23 FE udał się całkiem dobrze. Nie jest to zły wybór. Ma oczywiście konkurencję ze strony flagowych modeli dosyć silną i tutaj naprawdę trzeba będzie ciężką rozkminę zrobić. Natomiast według mnie flagowemu S23 wiele nie ustępuje. A do tego jeszcze moim zdaniem przynajmniej z tyłu dużo lepiej wygląda. No i to chyba tyle i już niebawem zapraszam Was na recenzję kolejnego Samsunga, ale to do zobaczenia. Bądźcie z nami, zaglądajcie na ten kanał. Recenzja będzie jak będzie, a ja bardzo Wam oczywiście tradycyjnie dziękuję za oglądanie. Proszę tam o wszelkie wyrazy wsparcia, poparcia, łapki w górę, suby, etc., etc. Opowiadajcie o tym kanale znajomym, jak Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, to też opowiedzcie. Odsłony się liczą i tak dalej, wiadomka. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć!